Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Maget. Witam Was w kolejnym takim informacyjnym filmie. Tym razem mam dla Was informację odnośnie zmiany mechaniki działania radarów, która jak widzicie jest w tej chwili jeszcze work in progress, czyli w fazie testów. Co się zmieni, moi drodzy? Dla okrętu, który używa radaru, czyli takiego okrętu jak Moskwa, Stalingrad, tam wszystkie radzieckie od ósemki w górę, Amerykanie z radarami, dla tych okrętów, które używają w danej chwili radaru, nie zmienia się nic. Czyli widzimy, że tutaj żadnych zmian dla okrętu, który tego używa. Wykrywalny okręt jest od razu widzialny, tu się nie zmieniło nic, ale dla pozostałych okrętów z drużyny okręt jest wyświetlany z opóźnieniem, także kwestia tylko tego, jak duże to będzie opóźnienie, ale na minimapce nadal ten okręt będzie wyświetlany jako taki kontur. Pewnie wiecie, o czym mówię, jako taki kontur na minimapce będzie wyświetlany standardowo bez żadnych opóźnień, czyli radarujący widzi od razu, reszta drużyny widzi od razu, ale na minimapce, a na po prostu tak w trakcie gry widzi ten okręt z opóźnieniem. Daje to pewną furtkę, jeżeli to wyradarowanym okrętem jest coś większego niż niszczyciel, możemy próbować strzelać na wyczucie na ten wskaźnik, który mamy na mapce, bo mamy taką informację, gdzie aktualnie celujemy. Jesteśmy w stanie na podstawie tego, często się zdarza, że w cyklonie tak strzelam i często jakieś tam pestki wchodzą w przeciwnika, także myślę, że da się to też zrobić. No i teoretycznie taka zmiana ma wprowadzić, zredukować wartość defensywno-ofensywną radaru, ale zostawić jego funkcjonalność jako narzędzia do wykrywania okrętu, więc takie jest założenie. Oczywiście jest to work in progress jeszcze, także może ulec zmianie, kwestia tylko jak długie będzie to opóźnienie wykrycia dla pozostałej części drużyny. No i druga część newsa, czyli spore zmiany dla większej ilości okrętów. Moi drodzy, między innymi pancernik Izumo dostaje bardzo mocno podniesioną sigmę. Sigma to jest parametr, który bardzo znacząco wpływa na rozrzut. Ja, jeśli nie wiecie, co to dokładnie jest, to wam wrzucę tu w opisie link. Sigma na Izumo wzrasta z 1,8 do 2,0. To jest bardzo fajna zmiana. Oj, tu błąd. Co dalej? Pancernik Ki, czyli 8 tier japoński. Przeładowanie głównej baterii spada z 31 sekund do 30. Torpedy zostają również zmienione. W tej chwili jego torpedy będą miały zasięg kilometrów 10 aż zamiast standardowych 6, czyli mamy 4 km więcej. Prędkość torped spada tylko o jednego węzła. No i maksymalne uszkodzenia tutaj z 14 600 do 17 200. No także to jest też konkretny buff dla tego okrętu. Kolejnym zmienianym okrętem jest Nagato. Na Nagato mamy przyspieszenie przeładowania głównej baterii z 32 do 30 sekund. Kolejny okręt Colorado, Sigma z 1,9 do 2,0. Kolejny buff dla okrętu, który no, bije dosyć mocno, teraz będzie bił jeszcze celniej. Następnym okrętem jest Dunkierka, która ma przeładowanie z 28 sekund na 26, więc też korzystna zmiana. Hood też dostanie nieco celności. Widzicie, że tutaj Sigma z 1,8 do 1,9, ale dwukrotnie zwiększa się czas uzbrojenia zapalników w pociskach odnałkowo-burzących, więc będzie więcej overpenów na krążownikach. Kolejne zmiany mamy w Igloo, tutaj zasięg torped z 7 na 8 km. No i to też będzie to jakaś tam możliwość większej mobilności w bitwie, czy tam uniwersalności. Mahan dostaje szybsze przeładowanie z 4 sekund na 3,3. Sporo zmian tutaj dotyka Simsa, czyli 7-poziomowego krążownika amerykańskiego premium. Przeładowanie, znaczy nie, może torpedy. Torpedy zostają zwiększone z 5,5 km do 7 km, więc tutaj mamy sporą zmianę. Jeżeli chodzi o zasięg, te dłuższe torpedy bezpieczniejsze mają z 9,2 km na 10,5. Tutaj mamy 8500 na 9600. No i przeładowanie tylko 4 sekundy różnicy, więc tutaj jeszcze jest nie najgorzej. Ogniewoj. Mamy tutaj grupę naprawczą, która będzie dostępna na slocie z dymem. Macie tutaj jej parametry. 5% będzie przywracała HP na sekundę, będzie trwała 28 sekund. Dwa ładunki z premium, czyli 3 ładunki z nadzorcą. I kolejny okręt to jest Kijów. Nie, to udało ją. Sowiecki niszczyciel Ogniewoj oraz Udałoj.
że tutaj mamy takie informacje i jeszcze kijów na tierze 8 również dostaje naprawkę na slocie z dymem, więc będziemy mogli już grać podobnym stylem jak gramy na Chabarowsku już od 8. Również podobne statystyki, 0,5% HP na sekundę, 28 sekund, 3 ładunki premium, czyli 4 ładunki z nadzorcą. No i takie tutaj zmiany szykuje nam Wargaming. W zasadzie najciekawsza informacja z tego to jest zmiana w radarach. No i w tym newsie to jest wszystko, także bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.